Witam Was tutaj, cześć, czemu znasz? Zapraszam Was na kolejny film ze Skillscana z PlayStation 4 Mass Transit. I dzisiaj no, zaczynamy od smutnej wiadomości, iż mamy problem ze śmieciami. Co gorsze, tutaj jest problem też ze śmiercią. Ale tym można po prostu pozostawić. Tak, bo oni tu nie mają daleko dosyć. Postawmy tutaj po prostu w ten budynek. Wszędzie jest cmentarz. Dobrze, rzeczy, jakie bym na pewno dzisiaj chciał zrobić, i to nawet na początku, to jest kupno tego obszaru. Tylko, że nas nie stać. Ten też trzeba będzie kupić. Ogólnie trzeba będzie trochę kupić tych tutaj z autostradami, to jest pewne akurat. Na przykład tutaj jest fajna autostrada i tam też pójdziemy. Nie wiem, czy teraz. Teraz raczej... Raczej wątpię, bo jest problem ze śmieciami, tak? Nie wiem, czy to dobrze, że wszystkie na razie się opróżniają. Tu jest 92, tu jest 56, tu jest 17, ok, czyli ten się zaraz opróżni. Tu jest 50. Dobrze, na razie jeden sobie zwolnimy, żeby śmieci się jakoś opróżniały. Mamy dosyć dużo tych spalarni jeszcze, nie? Ale... Dwie chyba. No ale to nie o to chodzi, tak? Ktoś bym chciał zaradzić z tym problemem, bo to trochę mi się nie podoba, że nagle teraz tutaj całe miasto... Tak, w ogóle tutaj też usunąłem ten... jedną z części od tych tutaj, żeby pobierała wodę. Takie fale się dziwne robią, ale to nie wiem o co chodzi. To pewnie chodzi o to, że to trzeba tak gdzieś tam wykupić ten kolejny kawałek ziemi, a na razie tego jeszcze nie zrobiliśmy. Dobrze. Ludzie chcą się budować, fajnie. Tylko, że jest problem... Czemu ci są niezadowoleni? Mieszkańcy chorują. Przez co chorujecie? Śmieci. Trzeba też to odjąć. Trzeba było by to im tu postawić w sumie. Czekaj, tym to nawet by się szkoła przydała, tak zbaczając z tematu. Dobrze, przyspieszmy ten czas. Znaczy, jedno wysypisko zostawiliśmy, a nie. A nie, i tak jest źle. I tak nie jest najlepiej. Dobrze, na razie sobie... O, bo tutaj są te budynki jakieś fajne. To tu sobie gdzieś postawimy tą klinikę. No, to jest szpital, nie mamy pieniędzy na szpital. Co jest? Czemu tak mało zdarzamy pieniędzy? No, jeszcze nawet wszystkie... A, wszystkie pożyczki są pozaciągane, no tak, jasne. Dobrze, kiedy jest kolejny kamień milowy? O! Pociągi, kolej jednoszynowa i kolej linowa. To będzie już chyba wszystko, co my tu mamy. Okej. Dobrze. Fajnie. Tylko my tu zwykle nie będziemy tego mogli póki co jeszcze użyć. To tak mniej fajnie. Dobra. Musimy na razie poczekać na naszą klinikę. Bo to się przyda. Tak samo jak szkoła podstawowa gdzieś tutaj. Czemu my ostatnio zawsze zaczynamy od tego, że wody sobie brakuje? To jest niesprawiedliwe. Czytnik stan zdrowia 58%. To trochę mały. Jeszcze temperatura schodzi. Nie podoba mi się to. Wszystko idzie w kierunku moich... Proszę bardzo. O, jest zadowolenie. Tym też by się przydało, ale na razie to nie. Na razie to sobie mogę połączyć. Dobrze, tak. Tutaj jest to dużo drogę, co nie? To my to sobie ulepszymy do takiego mostku. To sobie zrobimy połączenie. Tak, aby oni mogli tutaj... Wiem, że to jest wolne, ale... Będą mogli bardziej korzystać o to sprawy póki co. Bo my tu w którymś momencie to ulepszymy wszystko, ale póki co i tak zobaczcie, to auto tutaj jest chyba główny środek transportu. I tak, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, komunikacja jest wszędzie do każdej dzielnicy prowadzona, poza tą. Nie, ci też mają tylko jakąś jaśniejszą. Autobusy, tramwaje i statki są wszędzie. Możemy nawet już metro postawić i sterowce, ale na razie w to nie idziemy. To tak. Powoli fora się zarabia. Zrobimy trochę tam dzielnicę. Czemu już sobie tak mamy, no. A, kurde.
Także znasz te autostrady. I tutaj. I tu się znasz, możecie budować, bo tam na to mam specjalne te pomysły, co ja tam stawię. Jakieś fajne rądko tu. Tak, wodę też tutaj wdałem. Ale ścieżek nie dałem. Ścieżki miałem chyba zrobić po odcinku. Dobrze, pojeżdżać. Dobrze, to jest ścieżka dobra. Okej, okay, może być. Ciach. I to. Ciach. I podłączmy do tego. Okej, okay, może być. Teraz tak. Czemu to tak? Czemu to jest? Czekaj, że ja wyłączę siatkę, wyłączę się. Czym się najwyraźniej nie bawiłem. Okej, widzę problem. Dobrze, Forresta się zaczyna zgadzać. Czyli można postawić szkołę. Dobrze, macie szkołę, możecie się cieszyć. Na parki to sobie poczekacie jeszcze. Bo mnie nie jesteś na parki. Nie dlatego, że was nie lubię, tylko że chodzę sobie się zgadzać, tak? A komunikacji też byście chcieli później. Czy na przykład w tym odcinku ludzie. A ja na komunikację tym bardziej nie mam forsy. Jak na coś takiego już nie ma, to na komunikację tym bardziej. A wszyscy by chcieli, a nikt nie chce nic dać. Mania w prawdziwym życiu. A podatków też byście nie chcieli większych, co nie? Dobrze, tak, na razie tu sobie taki zrobimy drogę donikąd. Tu sobie podłączymy. Tu również. Dobrze, i oni z tego będą inaczej korzystać. Anny by się chciał rozbudować, ale na razie mu tego wyrzucić ściągnę. Dobrze, możemy kupić kawałek ziemi, ten co chcieliśmy. Ten. Okej, świetnie. Zobaczmy, jakie tutaj są surowce. Czy tu są jakieś surowce? Czy kupimy jakiś biedny kawałek? Ropa! O ty panie! Ropa. Tutaj jest to inne złoża. Ładnie, ładnie. Tylko musimy jeszcze tam pójść niestety. Niestety, tam będzie port. No i tutaj jeszcze z tym jednym kawałek ziemi, który się przyjął. Okej. Okay. Ile mamy? 4. To jeszcze jeden tutaj i później możemy sobie już budować cenę, bo to jeziorko chciałem koniecznie. Dobrze. Dobrze, tak. Powoli to się opróżnia. To jest 39, ok, czyli schodzi. 68. Nie wiem, jak to się opróżnia. Na jakiej zasadzie, bo trochę to dziwnie działa. Ale dobra. Jeśli coś się przyda, to pewnie ta autostrada tutaj. Taki ładny łącznik. Dobrze, i tak. Dzielnicę nową handlową gdzieś trzeba zrobić. I się zastanawiam właśnie, bo tutaj byłoby fajnie, ale może lepiej nie. A, tutaj są jeszcze jakieś śmieci. O tych to ja już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. To wiecie co, my je sobie tu przenieśmy na razie. Bo my tutaj będziemy jakąś dzisiaj dzielnicę handlową budować. To tam i tu jest kompletnie niepotrzebne. Z tego. Jestem bardzo ciekawy i my to teraz sobie zobaczymy. Chyba, że nie będziemy mogli sobie zobaczyć. Nie możemy sobie mogli zbudować pod tym metro. Bo jak nie, to będzie problem. I to będzie naprawdę zły problem. Okej, okay, taki pomysł, żeby tu przypadkiem sobie nie puścić kanału, stąd tutaj, jakiś tutaj kanał by się mógł jeszcze przydać w sumie. Taki jeden z tych, to ogólnie miasto na kanałach będzie taki. Dobra, możemy zrobić. Gdzieś dotąd póki co i zobaczymy jak się to zacznie zapełniać. Czy zacznie się w ogóle napełniać. Może tego być nie wiem. A jeżeli nie, to będzie trochę... kiepsko. Okej, okay, dobra, płynie jakaś woda. Świetnie. Siatkę wyłączmy. I sobie tak, tutaj zginę dotąd. Tu do góry, dokładnie. Do góry mówię. No może być nawet tak. A już myślałem, że tak fajnie wejdzie. Tu wejdzie. No i świetnie. Okej. Okay. Tak, że... Pójdę.
Jeżeli to tak tu weszło, to czyli jeżeli my to sobie tu osuniemy i robimy coś takiego innego. No właśnie. Nie chcę pójść. Chcielibyśmy zrobić, aby coś takiego mi tutaj weszło, zmienić to, zmienić na mały ciach. I tak nie pójdzie. Dobrze, nie, no kit, już, dobra. O, mamy kolejny kamień milowy. Świetnie. Co mamy? Pociągi, kolej jednoszynową, kolej linową. Okej, okay, fajnie. No, nowe drogi, no to do kolei jednoszynowej i linowej. Stację kolejową, wieloplatformowa, to kiedy indziej. No i parę tych budynków i elektrownia wodna. To się przyda. Dobrze, tu. Ciach, nie. Ciach i ciach. Okej. Okay. Dobrze, to tak, stąd sobie pociągniemy w ogóle, bo tutaj nie ma żadnej drogi, to jest problem. Że ja tu nie puściłem żadnej przystanie dzielnicy. A, wiem co tu trzeba zrobić. Tu. Tak. Czy może bym ulepszył tą drogę do autostrady, ale nie wiem czy to dobry pomysł. Jakoś trochę mi się to nie podoba. Zróbmy tą drogę tam. Tak, ja tu jakiś przystanek był. To nie. A tu jakieś przystanki są? No bo to jest droga idealna. Wiem, że jest ścieżka rowerowa, ale nic z tym. Jest droga idealna. Może poza tym, że spaliśmy parę budynków teraz. Ale to tam mały, nieznaczny element. Tego. O kurczę! Chwila, zwolnijmy z czasem. Oj, mamy 89 tysięcy. Jak my teraz żeśmy zrobili? Jednak podatki zaczęły działać. Nie, na pewno nie. Tak nie dostaliśmy po prostu dużo fosu. To jest po prostu zdrada. Zdrada. Dobrze, nie to nie. Nie to nie. Nie będzie tutaj połączenia. Macie tu swoją ścieżkę. Chajcie się nam. Nie możemy tutaj być na tym. Chociaż. Nawet czekajcie, może po prostu przestawmy ten przystanek autobusowy. Metro może być mi się. Może gdzieś ten metro byśmy dzisiaj wstawili. No, tu może być. Okej, świetnie. Dobrze, dawaj tą drogę. Ciach i ciach. Tutaj podnieś jeden do góry. O kurczę. Tak trzeba. Żeby ładnie wyglądało, no dobra. Dobrze, i tutaj chciał się handel budować, to niech się buduje handel. Ciach. Chwila, nie. Nie. Musimy jeszcze zrobić miejsce dla naszych statków, co nie? Nie to. Nie chcę wejść. O, tak z ciekawości. No właśnie. Tak myślałem. Tak, myślałem, że to nie będzie tutaj. Że to nie przejdzie. Ciach. To już jest irytujące. Co? Co to było? Mogę tej begi nie użyć. Było, ładnie się tutaj podłączyło, tak? O, tak jak teraz. Dobrze, tu i tu. Tu. I stąd. Tutaj są te statki. Można zrobić po drugiej stronie statki. Tutaj nie ma żadnych statków, to nic nie płynie, patrzcie na to. Dobrze, to sobie tu podłączymy. No a tutaj to nie wiem co my tu zrobimy. Zapuścimy w... tak. Nie. I tak. No dobra. Tylko to już skorzystajmy z tych przystanków, trzeba niż tak płynąć na drągło. Tak. Tu. Albo. Nie tak. Tutaj się zatrzymaj. Na tym wielkim. Aby nie było. Nie było. Dwa, trzy przystanki może być. O! Dostałem trofeum Ahoj Przygoda, czyli mamy chyba 10 linii już statkowych. Całkiem dużo nawet.
Całkiem, całkiem. Dobrze, tutaj miał być nasz handel, ale coś nie chce się budować. Dobra, zróbmy sobie to. Tędy. O, budują się. Świetnie. Dobrze. Tak, będziecie się budować jeszcze tutaj. W sensie, że jeżeli sobie zrobimy tutaj drogę, jeżeli będzie chciała się tutaj zbudować. Nie wiem czemu, ale... Ale tutaj coś jest... Coś tu jest źle. To mogę zostawić, jest wszystko źle. Tu też jest źle. Zróbmy sobie tutaj kawałek na tyle. Tyle wystarczy. No, nie wiem. Jakoś mnie nie przekonujesz. Jakoś mnie to nie przekonywało. Sobie zrobimy dotąd. I teraz może wejdziesz, tak jakbym chciał. No, już bardziej. Ale na pewno nie w tym miejscu dokładnie. Gdzieś dalej. W jakimś kolejnym zakręcie. Dobrze, to stąd sobie zrobimy drogę z zakrętem. O, coś takiego. I tu sobie będzie jechać ta droga. I tutaj gdzieś właśnie. Tu miało być te rondo. Czekajmy na dzień. Zróbmy te rondo i wtedy będzie już prościej. Dobra, tutaj trochę handlu. Nie, może być tutaj blisko handlu. Tutaj sobie zrobimy biura. O, proszę bardzo. Biurowce. Biura, biura, biurka. A tu będzie trochę handlu. Tak, żeby orzeźwić te co trochę. Bo co za dużo, to też nie zdoba. Dobrze, mamy trochę forsy. I się szczerze zastanawiam, co zainwestować. Bo inne wysypisko się zapełniło. To jest naprawdę złą wiadomością. To jest 64, to jest 27. Się nie chcę opróżniać. Dobrze, dajmy sobie kolejną spalarnię. No. I tak. Czy możemy kupić kolejny kawałek ziemi? Nie możemy kupić. Tylko właśnie mi brakowało w tym pełni. Bo mi się chętnie już tutaj zaczął przenosić. I ja będę pytał, jak się tu zaczniemy przenosić, to badał te inne rzeczy. W ogóle ja nie wiem, czekajcie, gdzie? Jak wejdziemy sobie w mapę komunikacyjną. Nie, to nie jest mapa komunikacyjna. Gdzie są tory kolejowe? Tam są tory kolejowe. O, mamy tory kolejowe, dobra. Się już zastanawiałem właśnie, gdzie mamy pociągi, bo pociągi to mi się są tutaj potrzebne. Okej, dobrze, są ciuchcie. Czyli teoretycznie możemy puścić pierwszy pociąg na nasze miasto? Teoretycznie. Ale to miasto nie jest jakieś jeszcze duże, to nie. Można zainwestować w metro. W sterowce. Takie coś. 20 tysięcy. Sterowce są tanie. Dobrze, pójdźmy w metro i sterowce. Jest Polska, tak. Dobrze, pierwsze co to musi być na pewno ta stacja. To jest pewne po prostu. Kolejną stację. Nie, to nie będzie jakby coś kółko. Zazwyczaj się próbuje budować to, żeby było kółko w Steam. Nie. Chociaż tutaj się aż trochę aż prosi, żeby zrobić tego kółko. To trzeba było po prostu przestawić na 3 tysiaki. Przyspieszyć czas. I myśleć, że się uda. No możemy myśleć, że się uda. A my nie możemy rozbudować tutaj cały czas tej dzielnicy, bo jest to. Wspomnę, tutaj ten autostradę trzeba przesunąć trochę. No to się. To jest trzypasmówka czy dwu? Trzypasmówka. To ja chcę trzypasmówkę z sundbarami. Proszę bardzo. Nie, właśnie, czy nam się przydadzą do oddzielenia dokładnego lokalizacji tego. Wspomnę, te tory, te drogi są naprawdę dosyć daleko od siebie. Która miała być gdzieś? Czterepasmowa? Nie wiem. Się pewnie nie nadałam. Nie dowiem. Musiałbym obejrzeć swoje czynki, żebyś to wiedzieć. Aj, na szczęście tego nie robię. Zróbmy tu sobie taki wjazd. I tu będzie po prostu do zawracania póki co. Czyli tu będzie coś takiego. Okej, dobra. I tak, ludzie chcą się budować, a my po prostu czekamy na dzień. Ile tu można. Czekaj. Gdzie jest księżyc? Idzie powoli w dół. To dobrze. Można przemysł? Nie, najbardziej ludzie chcą się budować. Dobrze, dodajmy sobie tutaj jakiś mały kawałek tej drogi. No to w ogóle nawet nie pokazuje mi tego na tej
na tym, że ja wjeżdżam już w to. To jest najbardziej niezadowalające. To tutaj się na pewno nie budujemy. I tutaj też. Okej, okay, i tu się już możecie powoli wkręcać. Wodę macie. Handel się tu całkiem zacnie buduje. Daj siatkę. Okej, okay, może być nawet siatka. Jeżeli to będzie wyglądać jak teraz to rysuję, to może być siatka. Tylko tutaj nie chcę wejść. No i tutaj sobie tak podłączymy tą drogę. Czy ja wyłączyłem to? Nie. Możemy pójść tak po prostu. Okej, okay, dobrze. Tu idziesz. Czy ja wyłączyłem linię włącznicze? Dobrze, ale to zrobimy sobie tutaj. Bo tutaj jest ta ścieżka rowerowa, która nam miała problemy. Tutaj już sobie z niej skorzystamy. Proszę bardzo. I tutaj w dół. O, jest przejście dla pieszych nawet. Świetnie. Dobrze. I tutaj do naszego statków. Czy ze statków? Tak, coś tam ze statków się korzysta. Dobrze, macie przejście i takie do handlu. Ale to jeszcze do tego dostaniecie mietydo. Ale na mietydo to należy musicie chwilę poczekać. Tu się możecie budować. Jest, mamy dzień, świetnie. Aż mi świeci słońce w oczy. A to prawdziwe słońce mi świeci w oczy. To mi się trochę nie podoba akurat. Nie mi coś świeci w oczy. No nie. Znowu coś tam bym daje. Okej, okay, to tak. Tu sobie zrobimy kółeczko. Dookoła tego bym chciał. Nie. Nie, to nie tak wejdzie. Stąd. Czekajcie. I to krętą byłoby najlepiej. Powiedzmy, że sobie takie odległości. Musimy myśleć pod względem, że to nie wyjdzie. Dobrze, zróbmy sobie jakikolwiek kobalt, tak? Dookoła tego. Okej. Okay. Tak. Tak. I tak. Nie wygląda tak, jakby się zepsuło. Pozytywne myślenie. Nie wygląda tak, jakby się zepsuło. Dobrze. Teraz tak. Nie. To tak nie będzie wyglądać. My to sobie zrobimy na innej zasadzie. A mianowicie bierzemy sobie autostradę taką właśnie kosmową. Jedzie droga sobie tak. Tu sobie później robić zakręt, co nie. Wila platformowa stacja, wiem, że takie już są. I tak, musimy po pierwsze wziąć linię pomocnicze, bo musimy sobie wziąć taką zwykłą drogę. Linię pomocnicza tutaj. Nie chcę powiedzieć, bo tutaj jest potrzebne. Dobrze, to sobie zrobimy ten, ciach. I że tutaj droga sobie idzie na przykład dalej, co nie? Tak jakby się w ogóle nic nie wydarzyło. I teraz sobie spam, bo ja na zegarek może zrobię. Chociaż tak, 24 minuty, to znaczy, to nieźle. I tu, i się już dużo dodam. No i tutaj na przykład się rzesz, łączysz, czekaj, tu, o, stąd. I teraz tak, musimy to sobie podłączyć, zaraz będę musiał się normalnie podgłośnić, zamknąć okna czy cokolwiek, bo będzie słychać nie tylko mnie, a tego akurat to ja nie chcę. Stąd tu zakręt, no powiedzmy, że jakoś tak i tak. Nie jest to okrągłe. I tu właśnie nie o to chodziło. Bo ja bym chciał, żeby to jednak trochę... Znaczy, nie, to nie ma być okrągłe, ale ma być tak, żeby to tutaj się zakręciło ładnie. Czyli po pierwsze tu i tu. Nie chcę wejść, tak bym chciał. Linie pomocnicze, off. I idziemy. Tak. Tak tu powoli. I tak. A... Już tamten mi się bardziej podobał. Znak końcowy, tak. Może kolej, znowu nie. Kole... Czemu to mi teraz tak tutaj wszystko... Wyłączyłem linie pomocnicze, to przestało się chcieć budować.
Od razu, tak, oczywiście, od razu wszystko. Dobrze, tutaj zakręt. Nie, aż tak prosto. Tutaj, dobrze, zostawmy już sobie to tak, jak tu wygląda. Aby się nad tym nie męczył. I stąd sobie, bo to po prostu ma być, żeby ominęło mi to. O to chodzi tylko i wyłącznie głównie o to. Ale nie o to, żeby mi tutaj ta droga została wybudowana. To nie, na pewno tego nie. Stąd odwagę sobie ściągniemy. Jakby poszło. Nie. Ale mi tu świeci teraz w oczy. Muszę sobie coś postawić. Nie. Czemu on tak zbudował ten budynek, że mi to tak świeci w oczy? Czerpi od tego budynku, kurde. Zaraz go pójdę i go przetrzepię. Just kicking back or going to a cool show. There's a lot to do in the city, and I'd be doing it too if I didn't need to clean out my garage. But hey, more space for jamming, right? More space for a treadmill too. Let's just say I need to do a little less rocking and a little more elevating my heart. Doctor's orders. Keep it here. We've got more great music coming your way. Jeżeli to podłączę, to się rozwali. O, nie rozwaliło się. Dobrze, to tak może być. Na takiej zasadzie mogę to podłączyć. I na takiej samej zasadzie bym chciał to zrobić tu. Świetnie. Świetnie, naprawdę świetnie, nie rozwaliło się. I tak, po pierwsze, co tu trzeba jeszcze postawić? To szkoła. Życie. Nie, szkoła. Koło od tego randa można było ładnie tutaj podciągnąć rzecz, ale na razie. Tutaj biura, tak jak miało być. Teraz biura, pięknie. Tego słońca. I byśmy postawili sobie, bo mamy już trochę forsy, dużą straż pożarną. Tutaj nie wejdzie, ale tutaj spokojnie. Dobrze. Trochę forsy nam spędziliśmy, ale na trudno się mówi. Dobrze. I jeszcze jeden budynek edukacji. Jeszcze szkoła średnia, tak? Jeszcze jedna by się chyba tu im przydała. O, schodzi już. Świetnie, może jakieś chmury, czy po prostu słońce już przeszło. Się odbija mi w oczach normalnie tak, że słabo sobie widzę. Tutaj sobie damy jeszcze, zanim zapomnę, to właśnie te statki, co nie? I te statki, ten tutaj, ta nasza nitka, będzie właśnie tu płynąć. O, to tutaj. Tak, no może być w ten sposób. Tutaj sobie zbudujemy trochę system jeszcze tych statków, aby to nam trochę lepiej kursowało, bo to nie jest tak, jak ja bym to chciał, żeby wyglądało. Dobrze, wiecie co? W metro dzisiaj nie pójdziemy, no jest... Nie można było pójść, ale... Dobra, mamy dwie stacje, tak? To może byłoby dobry pomysł, żeby skończyć te dwie stacje, jak już są. Dobrze, tutaj widzę, że jest idealne miejsce na stację. Kolejną. Tutaj przemysł jest, to... Można tutaj wcisnąć. I jak już tutaj to jest wciśnięte, to są ścieżki z tyłu. Wyłączone oczywiście linie pomocnicze, bo one tutaj nam bardzo pomagają. Dobrze, stąd sobie zrobimy zakręt. Tutaj. I później tak, przez tą dzielnicę. Brakuje forsy. Brakuje forsy, no co jest? Kurde. Ej, ja proszę o wytłumaczenie. Forsa mi się skończyła. Dobrze, to tak. Zrobimy sobie tutaj drogę, ulepszymy do drzewek. Ile kosztuje? No, ile to kosztuje? 240, dobrze, nie jest już tak technicznie. Chodzi tylko i wyłącznie po to, żeby tu pojawiło się nasze przejście dla pieszych. I dzięki temu możemy sobie zrobić tutaj dojście. Ścieżkę, co nie? Taką wtedy ścieżkę też by była fajna. Ale tu mnie nie o to akurat chodzi. Tu chodzi o to, żeby tu wcisnąć stację metra, tylko forsy brakuje. Bez forsy nie będzie metra, w ogóle nie będzie tuneli, tak? Czekajcie, jest na to stary dobry patent. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zaraz wrócimy. Tak, dopóki nie zaczną rządzić i nie pojawią mi się ikonki, że mi się nie podoba. Wiem, że na tym nie pokażą się ikonki, ale to sobie poczekamy. W tym czasie ja mogę sobie zerknąć. A jakoś ludzie się nie chcą budować, ciekawe czemu. Dobrze. Wy się opróżniacie.
Okej. Na 57 tysięcy powinno póki co wystarczyć. Już spokojnie. Ludzie. Na takich podatkach to ja nawet nie wytrzymał i znowu słońce wróciło. Dobrze. I możemy postawić sobie tutaj już dalej. Ale mieliśmy zadobek 43 tysiące. Kiedyś taki też będziemy mieli z powrotem, co nie? Mam nawet taką nadzieję. Dobrze, tu będzie jedna stacja. Ale główną stację, jaką tutaj bym sobie wcisnął, to gdzieś jest tutaj. Tu. Oż ty. Rozwaliło nam ścieżkę. Dobrze, dajmy sobie tak. I tu tą ścieżkę trzeba naprawić, bo to nie. Tak nie może wyglądać. I ja tutaj sobie tą ścieżkę ulepszę, tą rowerowy zjazd. Też na zwykły. Bo tu będzie stacja metra, a oni zaczną... Na razie może to nie jest aż tak bardzo użytkowane, ale w przyszłości na pewno będzie bardziej w użytku. To jest czwarta droga od od tego, bo chcę tutaj zrobić, aby ci też mieli to, ale nie dokładnie tak jakby jakiś smok się pojawił, co to jest. Co to ma w ogóle być? Dobrze, taką odległość. Wiem, to nie ma trochę sensu, co teraz ja robię. Ale tu chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zaplanować już, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Czyli tutaj na przykład autostrada tutaj, dotąd. Wzdłuż tego będzie się ciągnąć dla pieszych, dla rowerów. Oczywiście. I tu będzie stacja metra. Dobrze, i dla kolejnych. I teraz możemy pierwszy raz się dowiedzieć. Że jesteśmy w kropce. Że naprawdę jest problem. Wiecie, czemu jest taki duży problem? My nie możemy w żaden sposób pod tym zrobić tunelu. Czekajcie, a zobaczymy, czy da się teraz zrobić na sposób. Jeżeli ja to teraz wburzę, to sobie podłączę. No powiedzmy. I teraz bym wziął ten kanał z powrotem. To czy ja tu wrócę sobie z tym? Ja nie mogę. Dobrze, ale możemy zrobić to jeszcze w inny sposób. Tylko nie jest parę sposobów, bo ja muszę się przekonać, że po prostu metro w tym mieście, gdzie są kanały, jest niemożliwe. Jeżeli tak, to mi się to bardzo nie podoba. I nie wiem, co wygra. Tak się właśnie kończy, jeżeli się nie ma na... Okej. W teorii możemy przez coś takiego to ominąć, ale nie wiem, czy to na ile lat na długo to się utrzyma. Dlatego póki co dam tutaj ten wylew wody nasz. Bo my tutaj coś musimy mieć. Co nie? I sobie tutaj dotąd. I liczyć na to, że to się uda. No, tak mniej więcej to będzie wyglądać. Bo to trochę tak... Coś mi trochę to mi się nie podoba, wiecie co? Bardzo mi się to nie podoba. Ale no dobra. Przepływa to niby. Coś nie chce przepływać. Kurde. Dobrze, powiem tak, kanały zostaną w tym mieście tutaj. Chętnie bym to jakoś skorzystał z tego, co zbudowałem, ale nie uda nam się. Ponieważ nie mamy jak. I w tym mieście, zamiast właśnie tego, co my tutaj mamy, no bo nie umówmy się, my tego nie będziemy tak korzystać. Ja teraz to szybko powyburzam na tym lapsie. I przejdziemy do... Wiem, że jest już późno, ale przejdziemy do sobie do koleje jednocześnie, będzie w kolejnym odcinku, a dzisiaj się zajmiemy jeszcze trochę sterowcami.
Jak może zauważyliście na filmiku, uwaga, zaraz pojawi naprawdę dużo wody. O, 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 dokładnie, follow, follow. Ej, zobaczcie, a już myślałem, że nie weźmy tutaj tych samochodów. Tu nic na trochę przetrzepie, ale nie, to, nie o to mi tu chodziło. Metro, robimy sobie metro, bo udało mi się jedną rzecz znaleźć, może zauważyliście. Tutaj zaraz wróci, gdzie było, było chyba tutaj. Tu potrzebujemy forsy, a forsa zaraz będzie. Przynajmniej jak on idzie. Fajnie byłoby, jakby było jeszcze przed tą wodą. O, jest. Dobrze, świetnie. Chodzi mi o to, że metro można puścić nie pod kanałem, a tutaj da się to ominąć. Czyli płynie sobie tutaj. Tu niestety nie będzie tak dużo. Będzie tutaj, tu sobie pojedzie tu na okrągło. Ale z kanałów takich głębokich po prostu nie będziemy korzystać, bo... No bo widzimy, jak to się kończy. Dobrze, tu mi brakuje, tutaj brakuje wody. Masz wodę. A prądu to sobie podciągniesz po prostu od tych. Chwilowo, co nie? Ja jeszcze muszę szybko dzisiaj drugi odcinek z tego nagrać, więc... Tak, głównie przemysł chce się budować. Dodajemy trochę przemysłowi miejsca. Ciach, ciach, ciach. Już bardzo możecie się budować. Więc tak, zróbmy szybko tunele i skończmy ten odcinek. Szybko. Szybko. Tak się kończy. I w ogóle jest jeszcze zepsute, to jak możemy to kręcić pięknie. To może być długo potrwać. No bo tutaj nie możemy potem zrobić, co nie? Nie. Nagromadzenie śmieci. Dobrze, dobrze, dobrze. Znaczy nie dobrze. No i tak, tu musimy zjechać tu. Tu jest brak funduszy, jak widzicie. Okej. I właśnie tak się kończy, jak chcę cokolwiek wyłożyć z metra. Z metra i nie tylko metra. Tak w sumie. O, tu sobie z nim zakręt. Widzieliście, jak ten zakręt kosztował? Po prostu skandal. Dobrze, dotąd. Kolejna stacja. Tutaj trzepie teraz mi to wszystko. Będzie stąd. To sobie musimy tak... Tak tuż przy granicy przeciągnąć to. Gdzie to powinna być stacja? Okej, okay, widzę. Tutaj. Tylko tu jest brak funduszy. Dobrze, mamy. I tak, stąd musimy pojechać jeszcze tu, tu. I tu, tu. Tu, 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 tu. Dobrze, to sobie zrobimy tak. Tutaj jest zakręt. Musimy sobie to jakoś... Jeszcze forsy cały czas brakuje. Przemysł to się zbudował? Zbudował się. Czekajcie, musimy coś im dać. Na przykład kable możemy wyłożyć. Dzięki czemu mamy trochę jeszcze miejsca. Tutaj w ogóle jakieś są luki. I ja nie wiem, co z tym zrobić. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Także i wy tu się możecie jeszcze budować. Coś was strasznie nagle nacięło. Na tą budowę. No i tak, stąd sobie ciągnęliśmy to. Tutaj i tutaj. Stąd pojedziesz sobie tu. Niestety nie możemy tego połączyć. Połączymy to sobie koleją jednoszynową czy tam sterowcami. Ale sterowce ten chyba nie zabił już kolejne odcinku. Dzisiaj też już były. Przez chwilę. Dobrze, dajmy to tutaj. Tutaj pod drogą już niech sobie pojedzie. Kolejne 5000. W ogóle tutaj już przytrzepało to? Chyba tak. Wody wam brakuje. I jeszcze czego? A, tak, bo tu w ogóle... To jest ta droga gruntowa, trzeba nie usunąć. Wiecie, jak to nie wiem, że tam nie zwrócić. A nie było niestety. Niestety nie było. Dobrze. Stąd sobie już pojedziesz. Tutaj sobie zrobimy jakiś ładny zakręcik. Stąd będzie... Nie. Stąd będzie tutaj. Dobrze, mamy to. Mamy taką dziwną linię, ale jestem przekonany, że będą z niej zadowoleni ludzie. Już zaraz się trochę przemysł się cieszy. Trochę. Ci się będę ucieszył, może. No coś tam, coś tam, coś tam.
No ci już bardziej. Tu handel mode. Może. Tutaj do połączenia do centrum tego komunikacyjnego. Trochę autobusy nam to zetnie, ale prądu brakuje. Dobrze, zwolnijmy sobie czas, bo prądu brakuje i w ogóle zatrzymajmy go najlepiej. Tam kiedyś może gdzieś jakieś stacje się jeszcze pojawią na tej linii, ale to w przyszłości, bo póki co no to widzimy, jak to jest z tym. Nie jest za łatwo. Dobrze, i tak, tu połączone to jest całość. Aha, prąd po prostu trochę dyba z... Jest trochę po prostu prąd z prądem. Na noc. 120, pewnie temperatura zeszła. Dobrze. No i tak, mam nadzieję, że będę korzystał z tej linii metra. Możemy sobie ją podejrzeć. Metra jest tutaj. Pasażerowie je, 0. Ludzie się powoli zaczynają pojawiać. Przyspieszmy czas. Tutaj się ludzie pojawiają. Tylko tutaj. Ciekawe. O, o, wszędzie zaczęli się już pojawiać. Po prostu tutaj było ich coś najwięcej. Bo nie, tak jakoś tak trochę dziwnie skacze. Nie. Może za wcześnie wszedłem. O, 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 tutaj jest. Można było się domyślić, gdzie to jest. O, mamy duże miasto. Mamy kryptę, pewnie się zaraz wystawi. Stacja uzdatniania wody też się przyda. Nowy kawałek ziemi. I tak, nowy kawałek ziemi teraz wykorzystamy. Jesteśmy też w Polsce trochę. Proszę bardzo. Dobrze, mamy tutaj całe te jeziorko. Pewnie tym jeziorkiem się zajmiemy w kolejnych odcinkach. Z dzisiejszego odcinka sobie zwolnimy po swój czas. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie górę. No i tak, co tu będę mówić. Mamy trochę jeszcze gdzie nic. Trochę się tu powoli rozwijamy. Sygnalizacja świetna, co tam oznaczyć. No trzeba trochę teraz to będę ponaprawiać, drogi pododawać i tego typu rzeczy. Także ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Zobaczmy, gdzie to jest stacja metra. O, tutaj. No i ludzie idą dalej. Cześć!